tam masz 200 tysięcy? Raz, dwa, trzy, cztery. Zaczynamy. Słuchajcie, rozmawiamy zawsze o siatkarzach, poważnych ludziach, ale tutaj jeszcze poważniejszy człowiek. Nie, mówi, ale przy tyłem. Numer 18. Marek Magiera, gość, który jest składową fenomenu Ligi Światowej. Nie możemy zapomnieć o... Mamy? Grzesiu Kułaka. Mamy! Od Grzesia, poczekajcie. Od 15 lat. Od samego początku. Jest. Jest. Mamy. Słuchajcie, pytanie będzie krótkie. Jak? Na czym polega ten fenomen? Jak to cały czas funkcjonuje? Skąd znajdujecie pomysły? Chociaż czasami jedziecie na tym samym, ale to ciągle działa. Trudne pytanie. Bardzo trudne. Zaczęło się faktycznie 15 lat temu. Sam byłeś częścią tej układanki. Przez chwilę. Najważniejszą, ale najważniejszą. Bo to jednak wy tam na boisku zawsze kreowaliście to wszystko, co działo się dookoła. A nasze pomysły były tylko ilustracją tego wszystkiego, co wy robicie tam. Dzisiaj zastanawiam się, czy to już jest perpetuum mobile? Nie, bo gdyby tak było, to my moglibyśmy się spakować i iść sobie do domu, a tego nie chcemy. Co roku jest coś nowego, staramy się dokładać jakieś nowe elementy i fajnie, że ludzie zaczynają to zauważać, że to nie jest dokładnie to samo co 15 lat temu, co 10, że co roku, powiem inaczej, co roku jeździmy troszeczkę nowszym, lepszym samochodem. A to dobre, za 5 lat będziecie latać helikopterem, panowie, jak tak dobrze fakturują. Niektóre hale odlatują, tak? To jest piękne. Słuchaj, mam jeszcze ostatnio jedno najważniejsze pytanie. Siatkarze są najlepsi, kibice są najlepsi, wy u siebie w branży też jesteście topem topów? Tylko nie mów nie, bo skromność nie jest mile widziana na YouTubie. Na YouTubie skromność nie jest mile widziana. Wyznaczacie trendy? Trochę, myślę, że trochę tak. Natomiast fajne jest to, co mówią zawodnicy przeciwnych ekip, które przyjeżdżają, bo oni sami twierdzą, że najlepsza atmosfera jest w Polsce. Dante po meczu w Łodzi powiedział, że nas nienawidzi i to był największy komplement, jaki usłyszeliśmy. I tego będziemy się trzymać. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia, oby zawsze było tak samo. Dzień dobry.